Właśnie skończyło się 45 minut, przepraszam, 40 minut przerwy maltozowej. W tym czasie enzymy zawarte w słodzie wytworzyły maltozę poprzez rozpad skrobi, która też była zawarta w słodzie. I ten właśnie cukier prosty, maltoza, on jest używany przez drożdże. Drożdże wykorzystują do wytwarzania alkoholu. Teraz podniosłem temperaturę. Zresztą chciałem też powiedzieć, że przez 40 minut w zasadzie raz podgrzałem, ale to mi spadło 1 stopień temperatura. Jest 61, więc jest ok. No, podniosę teraz temperaturę do 72 stopni na 40 minut. Tą oto grzałką. Na razie właściwie to mogę wyciągnąć. I w tejże temperaturze podwyższonej zachodzi już inny proces, bo w tej niższej temperaturze działa taki enzym jak beta amylaza, to znaczy w temperaturze 62, a teraz w tej wyższej, w 72 stopniach, główną rolę odgrywa enzym alfa amylaza. I ten enzym również wytwarza cukry, ale są to cukry złożone. Są to takie cukry, których już drożdże nie przetwarzają, nie rozkładają ich w takim stopniu na alkohol. I ta słodycz pozostanie w piwie. To tworzy taką pełnię smaku, taką też słodkowość lekką. No i dlatego moje piwo nie będzie tak całkowicie ani słodkie, ani całkowicie wytrawne. Będzie tak pół na pół. Taki przynajmniej jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dlatego robię jakby część w takiej temperaturze, część w takiej. Zresztą widziałem, że w przepisach na piwo pszeniczne zwykle tak to się odbywa. To jest pszeniczno-żytnie. Chociaż też nie do końca, no bo są właśnie te płatki. Właściwie to tylko raz korzystałem z płatków. Robiłem stauta owsianego. No i właśnie były płatki owsiane, czyli płatki błyskawiczne owsiane były użyte. Ale no w tym przypadku użyłem tego więcej. No nie wiem, jaki tutaj przyniesie efekt właśnie. Żytnie, pszeniczne. No zobaczymy, co wyjdzie z tego eksperymentu. Okej, chwilę to potrwa, to podgrzewanie. Wracamy za chwilę. Dobra, przerwa dekstrynująca się skończyła. Teraz postaram się zbadać za pomocą jedyny. Czy już się skroby rozłożyły, nie wiem, czy to mi się uda, bo jest bardzo galaretowaty ten zacier. Zwykle z wierzchu, jak się zbiera, to jest taka płynna warstewka, ale w przypadku tego piwa kiepsko, ciężko jest zebrać jakby bez tych osadów. Spróbujemy. Jak są te osady, to mogą być przekłamania i może wyjść. No właśnie, zaciemnia się. Podejrzewam, że to przez to, ale no nie mam pewności. To widać, że jest ciemne. Staram się coś wymyślić. Jakoś to może przefiltrować do tego pomiaru, bo teraz trudno mi powiedzieć, czy to już się proces zakończył, czy nie. Wracamy za chwilę. Coś wymyśliłem. Przydaje się zmysł MacGyvera do tego. W piwowarstwie. To jest taki kawałek pończochy, czy coś takiego. Ja przez to przefiltrowałem. I na dnie mamy taki wymarec, czy w miarę czysty odczyn. No, jest lepiej. Zobaczmy, co teraz się stanie. No.
Może nie jest idealnie, ale jest zdecydowanie lepiej. Wydaje mi się, że to są, mogą być przekłamania jakichś osadów tych pływających. Ale dla pewności jeszcze z 10-15 minut jeszcze zostawię w tej temperaturze. W międzyczasie już grzeję wodę wysładzania. O co chodzi w ogóle z tą jodyną? No więc, jak zauważyliście na początku, jak zebrałem, dodałem parę kropel jodyny, zabarwiło się na ciemny kolor, taki fioletowy, coś takiego. To oznacza, że wykryliśmy skrobia, a cały ten proces ma na celu rozłożenia tych skrobi na cukry prostsze i też te bardzo bardziej złożone, w zależności jaki chcemy smak piwa uzyskać. Generalnie rozkładamy to wszystko na jakimś tam na różnego rodzaju cukry. I chodzi nam o to, żeby sprawdzić, czy całkowicie się te skrobia rozłożyły. Jeżeli w momencie, kiedy dajemy na talerzyk z próbką tej jodyny i nam się nie odbarwia, wiemy, że skrobi tam nie ma. I właśnie o to chodzi. Czekam na ten moment. Nie jestem do końca pewien, czy nie miałem jakichś przekłamań przez te osady, ale nic nie zaszkodzi, jeśli jeszcze 10-15 minut poczekam, żeby ten proces jeszcze, żeby mieć pewność, że ten proces się zakończył. Dobra, to chciałem powiedzieć o tej jodynie. Dobra, 15 minut minęło. Zobaczymy teraz, jak nam ta próba jodowa, co nam pokaże. Znowu nabiorę trochę z góry, chociaż tak naprawdę nie ma to tyle znaczenia, bo i tak jest wszystko z osadem. Przefiltruję to przez tam kawałek pęczochy. Dobra, już powinno wystarczyć. Tam dosłownie kilka kropel trzeba. Okej. No jest. Jest bez osadu. Wlewam na talerzyk. No nie wiem, czy tak bez osadu. Spróbujemy jeszcze raz. O, tu jest lepiej. Może pokażę trochę inaczej. Dobra, tu mam na talerzyku próbkę. Jodyna. No, o to chodziło właśnie. Widać, że jest ok. Nie ma żadnych takich brązowych kolorów, tylko tak. Czy brązowych. Jest właśnie takie, nie przebarwia się. O, nie jest fioletowe. No dobra, no to mogę filtrować. Mam nadzieję, że to gładko pójdzie. Ten zacier wygląda naprawdę na gęstą, kleistą masę. No, zaczynę. Dobra. W międzyczasie zrobię wygrzew. Nie wiem, czy tu widać. Jest 78 stopni, więc kończę wygrzew. W tej temperaturze się generalnie wysładza. Jak już dojdziemy do tej temperatury, wiemy na pewno, że już proces rozkładu, enzymy już przestaną pracować. One po prostu w wyższej temperaturze się deaktywują i już jest koniec procesu rozkładu skrobi następuje. Dobra. Co należy teraz zrobić?
Zlewam kilka warstw, aż mi się ułoży, ułoży to mgłuto na filtrze. Więc muszę zlać kilka garnków, dwa, zwykle trzy wystarczają. Wylewam. Jak widzicie, leci dosyć powoli. Mam nadzieję, że się nie zatrzyma. Powoli, ale leci. No właśnie, bo jest... To są właśnie uroki słodu żytniego. Masa jest bardzo kleista, gęsta, chociaż w wyższej temperaturze jest trochę lepiej, ale... Filtrowanie będzie trochę trwało. Będzie trochę pracy przede mną. No dobra. Jak będzie już leciało klarowne, to się odezwę. Ok, w następnej kolejności wlewam to z powrotem, ale przez talerzyk. Talerzyk kładę na wierzch i powolutku wlewam. Wcześniej nie stosowałem tej metody, ale dowiedziałem się o niej i no, prosta i skuteczna. Wlewam wszystko na talerzyk. Talerzyk powoduje, że mi się na dnie, że mi się to temuto nie miesza, tylko się rozprowadza po górnej warstwie. No i kolejna część odebrana już powinna być czystsza. No już widzę, że jest jakiś progres. Jest trochę lepiej. Może coś z tego będzie. Dobra, już przelałem kilka garnków. U góry jest już ta warstwa płynna. No i odkręcamy. Leci, bardzo powoli, ale leci. No mam nadzieję, że do jutra skończę. No, to jest bardzo fascynujące, bo leci. Leci, a nie leci. No to dobrze, nie? Widać, że jest klarowne. Chociaż tyle dobrze. Udało mi się przyspieszyć proces. To jest sukces, naprawdę. Teraz to w ogóle widać, jak to przelatuje. Były pęcherzyki powietrza w środku. Poprzez ściśnięcie tutaj mi się uzbierało u góry. Później ściskałem niżej, niżej, niżej. Trochę było, trochę to parzy, jest gorące, ale w ten sposób udało mi się jakby wypchnąć te wszystkie pęcherzyki powietrza stąd. No i teraz to leci w miarę normalnie. No nic, pozostaje czekać. Powoli się poziom idzie w dół. No i napełniamy główny zbiornik. Dobra, więc wszystko, co mogło, przeleciało tutaj do fermentatora. Może jakieś 8 litrów, trwało to chyba 15 minut, może nawet 20. Nie strasznie długo, ale było gęste. Na łyżeczkę jest czuć cukier, więc jest ok. No, ale przez to, że było gęste, to strasznie wolno to leciało. Mam tutaj przygotowany garnek o temperaturze 78 stopni. W międzyczasie zakręcę kurek. Szkoda o tym zapomnieć. Wlewam te 5 litrów wody o temperaturze 78 stopni z powrotem. Na tym właśnie polega wysładzanie. Zamieszam. Poczekam, aż to w tej wodzie rozpuszczą się cukry, które są nasiąknięte w tym mucie. Muszę to wypłukać, no i proces powtórzę znowu do garnka kilka razy, aż
poleci klarowne, no i napełnią dalej. No dobra, zobaczymy się później.